smakkujaw.pl, młoda kapusta po kujawsku. Przygotuję dzisiaj wyjątkowo smaczną młodą kapustkę. Tą kapustkę przygotuję z pieczarkami. Dodatkowo wzbogacę również pomidorkiem. Będę w ogóle naszą kapustę, mamy tu oczywiście taką całą przepiękną zieloną główkę, będę gotowała ją w bulionie. Mam tutaj szklankę bulionu warzywnego. Oczywiście wykorzystam także sporą ilość zielonego, pachnącego koperku. Mam tutaj również młodą cebulkę. Przesmażę ją i mamy także boczek. Zobaczcie, jest to piękny boczek. Ja go podsmażę i on nada naszej kapuście fajnego aromatu i naprawdę fantastycznego smaku. Oczywiście pieczarki, cebulkę i boczek podsmażę na oleju kujawskim. Do naszej kapustki dodam jeszcze dodatkowo przyprawa. Jest to przyprawa produkowana przez Cykorię SA. Jest to przyprawa Smakosz Ekstra. To tak około jednej takiej większej łyżki. No i oczywiście wzbogacę dodatkowo solidną porcją świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Również jak widzicie produkowany przez Cykorię. I na koniec, już pod sam koniec, dodam do naszej kapusty około 3-4 łyżki śmietany. My tutaj mamy śmietanę kujawską, czyli z Inowrocławia. Jest to śmietana, bo przecież promujemy region kujawski. Najpierw pokroję boczek. Boczek jest świeżutki i chudziutki, więc troszeczkę mamy tutaj pełne kłopoty, ale cudownie pachnie i będzie bardzo smaczny. Najpierw takie plastry, a potem w kostkę. Pieczarki kroję w plasterki. Zabieram się za pomidorka. Wcześniej go oczywiście sparzyłam, bo skóra przecież jest nam niepotrzebna. Zrobiłam takie nacięcia również wcześniej. Dzięki temu łatwiej mi jest teraz skórkę ściągnąć. I zaraz o tak drobniuteńko w taką drobniutką kosteczkę pokroję. Większość składników mam już pokrojonych. Pozostała mi kapusta i jeszcze pod koniec koperek. Oczywiście kapustę najpierw przekroiłam na pół, usunęłam gąba, później na kolejne części i takie, o jak widzicie, mniej więcej elementy kapusty kroimy. Poszatkowaną kapustę umieściłam w garze. Wstawiłam na gaz, taki tam w miarę średni ogień, na płytkę oczywiście i wlewam szklankę bulionu. Jak odrobinę nasza kapustka zmięknie, za chwilę doprawię smakoszem ekstra. Kapustka już nam odrobinę zmiękła, zmniejszyła swoją objętość, a zatem dorzucam solidną łychę smakosza ekstra. O, i nawet może jeszcze troszeczkę, bo mamy tutaj dużą porcję. Wrzucam pomidorki. Wszystko wymieszam. O, staram się to zrobić tak w miarę dokładnie. Kapustka już zaczyna fajnie pachnieć. I będzie się oczywiście gotowała dalej, a ja w tym czasie przesmażę boczek, cebulki i pieczarki. Na rozgrzaną patelnię wlewam dosłownie odrobinkę oleju, bo najpierw będę podsmażała boczek, a boczek przecież jest troszeczkę ma tłuszczyku, więc ten tłuszczyk musi się wytopić i dlatego też potrzebujemy niewielkiej porcji oleju. Boczek mam już pięknie podrumieniony, cudownie pachnie. Doleję teraz troszeczkę oleju, zmniejszę odrobinę gaz
będę podsmażała cebulkę do momentu zeszklenia. Cebulkę mamy ładnie zeszkloną, a zatem dorzucam pieczarki, wymieszam, no i będę podsmażała kilka minut. I potem wszystko przełożę do gotującej kapusty. Pieczarki mamy już podsmażone, a zatem już możemy całość przerzucić do kapusty. I tak będziemy jeszcze gotować około 5 minut. Ja przed chwileczką sprawdzałam. Kapusta już jest prawie miękka, ale jeszcze kilka minut trzeba ją podgotować. Wszystko dokładnie przemieszam. Kapusta robi się coraz piękniejsza. Cudownie pachnie. Warto naprawdę poświęcić tej kapuście trochę czasu i przesmażyć boczek i pieczareczki, bo wtedy naprawdę jest rewelacyjna w smaku. I teraz znowu pozostawiam na 5 minut, a potem już dołożę śmietany, przyprawię pieprzem i dorzucę sporą porcję koperku. Szczęśliwie zbliżam się już do końca. Teraz dodam śmietanę, ale najpierw biorę odrobinę wywaru. Wlewam do śmietany, a żeby nam się nie zważyła śmietana, przemieszam i będę wlewała. Dodam teraz solidną porcję pieprzu. Wszystko przemieszam. I tak dosłownie minutkę, dwie, dorzucę zielony, pachnący koperek i kapustę pyszną będę miała już gotową. I już wrzucam ostatni akcent. Ach, taka solidna porcja koperku. Przemieszam. Zobaczcie, jak kapusta pięknie wygląda. Rewelacyjnie pachnie. Wymieszam i wyłączam gaz. Nasza doskonała kapusta, młoda, w wersji na bogato można powiedzieć, bo i z pieczarkami, i z boczkiem, i z pomidorkiem jest już gotowa. Trzeba tej kapuście poświęcić odrobinę czasu, ale zapewniam, że naprawdę warto. Stanowi doskonały dodatek do przeróżnych dań. Ja zamierzam podać ją tradycyjnie z doskonałym kotletem schabowym. Przepis oczywiście, jak przygotować ten kotlet, znajdziecie również na naszym kanale. A zatem gorąco kapustkę polecam i życzę smacznego